Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: tak, ja nim jestem. A gdy oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali, a gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: nie miej nic wspólnego do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: na krzyż z nim. Namiestnik odpowiedział: cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplutłszy wieniec z ściernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: witaj, królu żydowski! Przy tym pluli na niego i brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam go pilnowali, a nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy: to jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok,
przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela. Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachtani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Uklęknijmy. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie ten był Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Kochane dzieci, droga młodzieży, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Ta niedziela palmowa pokazuje nam, jak szybko człowiek potrafi przejść od miłości do nienawiści. Było tak pięknie, a teraz wojna. Najpierw rzucali Panu Jezusowi palemki, swoje szaty, a już za krótki czas Pan Jezus słyszał: ukrzyżuj go. To wszystko z powodu kłamstwa i tego fałszywego obrazu Pana Jezusa, fałszywego obrazu Boga. My znamy to już z Księgi Rodzaju. Bóg stworzył ludzi z miłości, ale przyszedł szatan, diabeł i
zaczął sączyć do ludzkiego serca te kłamstwa na temat Pana Boga. Moglibyśmy powiedzieć, że to w Księdze Rodzaju szatan rozpoczął to pierwsze hejtowanie o Panu Bogu, kłamanie o Bogu. Powiedział, wie Bóg, że jak zerwiecie owoc, to staniecie się tak jak On, czyli Bóg wam zazdrości, Bóg was nie kocha. I wtedy pojawiła się wątpliwość, może rzeczywiście ten Bóg nie jest taki dobry, nie kocha nas, zazdrości, bo zabrania. I posypało się całe zaufanie, relacja, odejście od Pana Boga z powodu kłamstwa. Patrzymy na te zasłonięte krzyże. Ta zasłona też ma nam uświadomić, że kiedy ludzie patrzyli na Syna Bożego wiszącego na krzyżu, to wtedy nie dostrzegli w Nim tego bóstwa. Bo cóż to za Bóg, który wisi na krzyżu? Oni byli przyzwyczajeni do Boga, który jest potężny, Stwórca nieba i ziemi, z Egiptu ich wyprowadza, ale Bóg ukazujący się w takiej słabości na krzyżu, to niemożliwe i nie rozpoznali w Nim Syna Bożego. A jak pisał święty Paweł, On istniejąc w postaci Bożej, uniżył samego siebie, przyjąwszy postać ludzi, stawszy się do nas podobnym we wszystkim oprócz grzechu. My chcemy więc rozpoznać Pana Jezusa w tej Jego słabości krzyża. I tego uczył nas święty papież Jan Paweł II. Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę Jego śmierci. My starsi pamiętamy, jak siedzieliśmy wtedy przed telewizorami, co wtedy czuliśmy, niektórzy płakali. Dla naszych dzieci, dla waszych wnuków to już jest historia, bo oni uczą się o papieżu tylko z podręczników. To jest historia jak Józef Haller czy Józef Piłsudski. A my pamiętamy jeszcze papieża na żywo, może widzieliśmy go, jak był z pielgrzymką w Toruniu w 1999 roku. Nie miał łatwego życia i dzieciństwa. W wieku 9 lat, tuż przed pierwszą komunią świętą w kwietniu, umarła mu mamusia. Potem, gdy miał lat 12, umarł jego starszy brat Edmund, który był lekarzem i zaraził się, posługując wśród chorych. Gdy miał 21 lat, w czasie II wojny światowej, umarł jego tatuś. Pozostał sam. Kiedy choruje, umiera ktoś z naszych bliskich, pytamy się, Panie Boże, dlaczego? Czasami jakoś tak targujemy się z Panem Bogiem, nawet obrażamy się na Niego, mamy do Niego pretensje, a zobaczmy, Karol Wojtyła nie odszedł od Boga, nie wypisał się z lekcji religii, nie wypisał się z Kościoła, bo jego życie takie trudne było, stracił mamę, tatę, brata. Nie dał się, kochani, nabrać na to kłamstwo szatana, że Bóg cię nie kocha. Skoro Bóg cię kocha, to czemu twoje życie ciągle tak pod górkę i straciłeś tych bliskich. I dlatego też, kiedy został papieżem, mając to doświadczenie II wojny światowej, to doświadczenie Auschwitz, papież wiedział, czym są te hitlerowskie, niemieckie obozy zagłady w Polsce, do czego prowadzi życie bez Boga. Pierwszą encyklikę napisał Redemptor Hominis, odkupiciel człowieka. Powiedział, że odnowę świata, tych relacji należy rozpocząć od naprawy człowieka. Jeżeli człowiek się nie zmieni, ja nie nawrócę swojego serca, to te zewnętrzne warunki, dobrobyt, rozwój cywilizacyjny niczego nie zmienią.
I my dzisiaj, kochani, widzimy, do czego prowadzi życie bez Boga. Nawet największe organizacje międzynarodowe nie są w stanie zapewnić pokoju na świecie. Tyle się mówiło, tyle słyszeliśmy o prawach człowieka, a wiemy, że Rosja wywiozła z Ukrainy, oficjalnie się mówi, 160 tysięcy dzieci, nieoficjalnie pewnie jeszcze więcej, 160 tysięcy dzieci wywiezionych z Ukrainy do Rosji. Co się teraz dzieje z tymi dziećmi? A słyszymy, że Rosja ma objąć przewodniczenie w Organizacji Narodów Zjednoczonych, występują w sporcie i tak dalej. I najlepiej świat chciałby, żeby już ta sprawa umilkła, żeby już o tym wszystkim nie mówić, żeby wszystko wróciło do normy, żeby można było po staremu robić interesy. Bo dla człowieka tego po grzechu pierworodnym ten osobisty interes jest najważniejszy. Bez Chrystusa nie da się zrozumieć człowieka, ani jakie jest jego przeznaczenie i ten ostateczny cel. Chcemy więc w tym wielkim poście, w czasie tego Triduum, uczynić Chrystusa królem i Panem naszego życia i rozpoznać tego Syna Bożego z wysokości krzyża. Amen.